Witajcie. Tak jak powiedziałem w poprzednim filmiku, no zaprosiłem Was do bajzlu, który tutaj mam dzisiaj, ale chcę Wam pokazać kilka gratów do Ursusa dzisiaj C325, które są oryginalne i które można do tego ściągnika zastosować zupełnie z czystym sumieniem, żeby nie było czegoś takiego, że nie wiedziałem. Albo po prostu, no nie wiem, nie będę komentował. W każdym razie tu mam parę takich rzeczy. Słuchajcie, to na początek nowa taka kapturek, ja nie wiem jak to po prostu nazwać, na stacyjkę, na kluczyk po prostu. Tu jeszcze powinna być podkładka z takimi dwoma wąsami, żeby tu można było zawleczkę przeprowadzić sworzeń, zawleczkę i to ma się otwierać, zamykać. Chroniło to, podejrzewam, przed padaniem deszczu do tego. No tak, tak inaczej mi to nic do głowy nie przychodzi. Nie wiem, do czego to miało jeszcze zastosowanie, ale najprawdopodobniej właśnie przeciwdeszczowy taki kapturek na stacyjkę. To nie, to jest stacyjka akurat od Stara Jelcza, czy też powiedzmy autobusu San H100, nowiutka też, nie w tym... W tym nie będziemy jej omawiali i ten. Tu jest z kolei oryginalne gniazdko do lampki roboczej do Ursusa C325. Było ono montowane też w innych, ale tu nie będę tego komentował. Po prostu to jest Ursus C325. Gniazdko obok skrzynki narzędziowej po jej lewej stronie. Jeśli chodzi o cały ciągnik, to jest po prawej stronie ciągnika zamontowane. Natomiast po samej skrzynce narzędziowej po lewej stronie. Tu mam jeszcze jedno takie gniazdko. Tu mamy starter. To jest starter, który do rozrusznika, do odpalania ciągnika. On ma być tuż przy pierwszej wersji ciągników C325. W tym miejscu mniej więcej na tablicy rozdzielczej. Tu się go włączało. Później, jeszcze nie sprawdzałem dokładnie kiedy, ale później go montowano, jak jest tablica z zegarami, to go montowano tu po lewej stronie pod tablicą i tam się go po prostu odpalało. Natomiast w pierwszej wersji na początku on był zaraz tutaj pod stacyjką. To nie ten temat chyba. Słuchajcie, co to mamy. To jest polska stacyjka. No stacyjka też do tego Ursusa w każdym razie. Trzy pozycje mamy 0, 1, 2, 3. Tak jak należy, tutaj kluczyk od czegoś w tej chwili nie wiem, być może też do Ursusa. One były standardowe, w ogóle to były kluczyki do motocykli, do wszelkich maszyn. Jeszcze początkowo też były w samochodach ciężarowych, też były te, ale to w samym początku. To są takie różne bzdety, to nie. To mamy odblask z kolei, ale słuchajcie, zaraz ten jest plastikowy, też nowiutki, to później stosowane. Też w Ursusach C325 i w ogóle w innych maszynach to był standard, słuchajcie, takie odblaski, różne rzeczy, ponieważ to stosowano we wszystkich sprzętach. To był producent, urządzenie odblaskowe, słuchajcie, producent września i w tych zakładach produkowano to właściwie do wszystkich pojazdów w tamtym czasie. Tu mamy pomarańczowy odblask, on nie jest z kolei od Ursusa C325, to jest nawet widać jakiś rosyjski z sierpnia 80 roku. W każdym razie te ursusowskie były na podkładce metalowej pierwsze i one były nieco mniejsze od tego. O, słuchajcie, chyba właśnie to na to trafiłem. To jest ten Ursus, jeszcze zobaczę dla pewności, co my tu mamy napisane. JW Katowice. No widać, że po prostu były jeszcze jakieś i byli inni producenci, ale w każdym razie to jest taki odblask, mniej więcej widzicie, ten rosyjski jest większy, ten jest nieco mniejszy i przede wszystkim ten jest pomarańczowy, tu ma być czerwony u nas. To jest zapalniczka, którą ja sobie zastosuję, powiem Wam szczerze, do Ursusa. Tutaj ma tą końcówkę wypaloną, jej tutaj nie ma, trzeba będzie to trochę ponaprawiać, pobawić się z tym, ale fajnie jest, bo tutaj ten kapturek jest biały, będzie fajnie się komponował z całą deską i tam z dźwignią hamulca ręcznego. To jeśli chodzi o to,
Tu jest starter, słuchajcie, też guzik montowany jako starter, ale przede wszystkim to był klakson. Później stosowano go jako starter, wytrzymywał, także to wszystko zdawało egzamin. Tu mam jeszcze jeden, słuchajcie, też nowy starter, widzicie, ale to już jakiegoś innego producenta, natomiast świetnie sobie radzi. Tak samo to jest, o, jeszcze z uszczelką, karteczka, słuchajcie, no takie rzeczy to są dzisiaj naprawdę wyjątkowe. Ja to darzę wielkim szacunkiem i sentyment mam do tego. Przycisk sterowniczy, tutaj to E uciekło. Zakłady Promet w Sosnowcu. No słuchajcie. No, piękne rzeczy, no. Który rok? 80. Chyba 6. No. Także to tutaj ląduje z uszczelką. To takie rzeczy sobie zostawiam, słuchajcie, bo często, powiedzmy, gdzieś tam się coś trafi, to kupuję. To tyle, jeśli chodzi o Ursusa C325. Z takich gratów, które tutaj mam pod ręką. Natomiast to odłożę. No straszny bajzel, ale nie o to chodzi. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Tu jeszcze chcę Wam pokazać trochę innych rzeczy, bo tutaj mamy te kierunkowskazy do autobusów. Tu widzicie lampę, mam jeszcze taką do starego pojazdu, klosze nowiutkie do autobusu Sanha 100, tu do ogórka z kolei, bo one się różnią między sobą. O, tu mam śrubki do drewna, dobra, szukałem ich. Co tu jeszcze, ale skupmy się na tym. Tu jest na przykład oryginalny wskaźnik ciśnienia oleju do Zetora 25, przy czym on powinien mieć tutaj białą tarczę. Kiedy wprowadzano te ciemne, one były stosowane w samochodach ciężarowych, natomiast białe były stosowane w Zetorze 25. Tak wygląda amperomierz do tego. Też był biały, powinien być do traktora. Ciemne, szare, takie właśnie to są do samochodów. I tutaj mamy jeszcze wskaźnik temperatury, też jest nowy, podobnie jak te pozostałe wskaźniki, i też był stosowany w samochodach ciężarowych, być może w autobusach też, tego nie wiem. Także to jest takie coś. Tu jeszcze, słuchajcie, inny z kolei wskaźnik, tu Wam jeszcze porównam z tym. O, tu mamy środek zielony, tu mamy środek niebieski, ale widzicie, tak to wygląda. Są to nowe wskaźniki, tu jeszcze jeden też niebieski, o, tak, takie to są graty. Dalej z takich ciekawostek, co tu ja to jeszcze, czy tu to coś do Zetora? Nie, tu już do Zetora nie będę miał nic. A tu co mam? Nie, to jest Zetor, ale to są graty inne. Tu Wam teraz pokażę też, bo znalazłem. To nie wiem, czy to jest trochę ciemno tutaj, kurczak, nie widać. Dobra, ale żebyście wiedzieli, na czym polega ta galanteria. Tak zwana galanteria właśnie do Zetora 25. Dobra, to postawimy tu, nie będzie przeszkadzało. I wyciągamy po kolei. Lampa prawa. Zetor 25. Oryginalna autopal, stosowana od 1948 roku, przy czym pierwsze nie miały tutaj tego napisu autopal. Tu jest to szkło właśnie 48. Nie wiem dokładnie, kiedy wprowadzono ten napis autopal. O, tutaj też mamy to samo szkło już z napisem autopal. Natomiast pierwsze w latach 40. nie mają żadnego napisu. To szkło było stosowane również przed wojną w samochodach i w traktorach, tam gdzie to było potrzebne, i adaptowano je do czasów powojennych. No dlaczego to zmienia, skoro to jest grube szkło, wytrzymałe, ładnie świeci, czerwono, nie blaknie, także same zalety. Później po prostu już, ponieważ ciągniki były eksportowane przez Czechów i Słowaków, tu jest napisane Made in Czechoslovakia, więc to było po prostu po to napisane, żeby każdy wiedział. To przy okazji reklama taka dla firmy. Co dalej? Skrzynka.
skrzynka bezpieczników, słuchajcie, skrzynek bezpieczników jest kilka w zależności od modelu traktora. Tu mamy 2, 4, 6, 8 bezpieczników i tutaj już ta skrzynka jest zastosowana pod kierunkowskazy, pod możliwość zamontowania kierunkowskazów. Natomiast mamy jeszcze skrzynkę bez kierunkowskazów i to jest skrzynka z lat 46-49 powiedzmy. I tu mamy 2, 4, 6 bezpieczników. Może właściwie powinienem powiedzieć 47-49. Natomiast 46 to jest ta malutka skrzynka na 4 bezpieczniki, ponieważ tam więcej nic nie było. Także tam były tylko i wyłącznie lampy, klakson i to jest cała elektryka w tym Zetorze 25. To jeśli chodzi powiedzmy o rodzaje skrzynek bezpieczników. Co jeszcze? Tutaj są na przykład porcelanki. Widzicie, dwa rodzaje takie mam tutaj do świec żarowych. I one są właśnie tutaj po to, żeby odizolować przewód od całej świecy. Także takie są dwa rodzaje, widzicie, niska i wysoka. To też jakbyście powiedzmy szukali, to żebyście wiedzieli o co to chodzi, co to trzeba zorganizować. Tu takie śmieci, duperele, to wam nie będę tym głowy zawracał. Ale tu jeszcze takie pudełko. No, co tu chciałem wam pokazać. Tu mamy przycisk taki, też oryginalny, palowski. I ten przycisk, słuchajcie, ja nie pamiętam w tej chwili, czy on jest od Majora, czy on jest właśnie od Zetora 25. Ale w każdym razie na pewno jest to zetorowski przycisk. Tutaj mamy jeszcze inny przycisk, też startera. To jest też firma PAL albo AutoPAL. Palowski, PAL. I to jest też Major albo... Właśnie to już jest Major. Ten mniejszy będzie... I nie wiem właśnie, czy to jest starter, czy od klaksonu. Ale tak to wyglądają te przyciski. Oryginalne. Tu mam, słuchajcie, taki przełącznik kierunkowskazów. On był zastosowany w ogórkach, w autobusach. Natomiast, ponieważ on jest z epoki, to są lata 60. oryginalny AutoPAL. Nie, PAL, przepraszam, ciągle mi się to AutoPAL był od lamp, a PAL było od takich właśnie różnych przekaźników, przełączników. I on jest, słuchajcie, został adoptowany do Zetora 25 i bardzo ładnie się prezentuje i do wszystkich innych traktorów, nawet polskich, ponieważ polski producent też był tych przełączników kierunkowskazów. Na co warto zwrócić uwagę, słuchajcie, tutaj nie będzie tego widać, ale tu są dwa rodzaje kontrolek, są czerwone i zielone. Czerwone były pierwsze, zielone później zastosowano, zmieniono ten kolor czerwony. Tu mam jeszcze taki przycisk, też oryginalny palowski przełącznik i to jest, podejrzewam, też do kierunkowskazów, ale do którego z ciągników niestety nie wiem. Jeśli macie jakieś informacje, to bardzo proszę napiszcie mi, będę wiedział po prostu też. Mam takie dwa przełączniki. Tu jest też z kolei przełącznik kierunkowskazów do Majorka. Takie coś, o tu mam jeszcze jeden taki. Także to są dwa. I one tu mają jakieś symbole, ale nie są opisane przez firmę. Tu mam jeszcze taki, to jest wszystko Czechosłowacja, słuchajcie. Co tu mamy? Chociaż ten może być polski. W Poznaniu, tak. To nie wiem do czego ten będzie, ale powiedzmy też on się tam z tym. Tu jest z kolei wyłącznik stopu. To jest oryginalny Zetor 25, wyłącznik stopu, montuje się go pod pedałem hamulca. I poprzez włączenie, naciśnięcie hamulca, tu się to wszystko naciąga sprężyna i włącza nam światła stopu. Nowy, tu powinna być jeszcze taka podkładka, ale to jest chyba... O, mam akurat, widzicie? O, i to się w ten sposób montuje i temat jest zrobiony. Tak ma to wyglądać, to jest czechosłowacki, palowski wyłącznik stopu. Czy tutaj coś jeszcze?
Nie, tutaj już nic więcej nie, ma. Słuchajcie, to to wam czekajcie, to trzeba. No właśnie. To wszystko tutaj pochowam i pojedziemy dalej, żebym się tylko nie wycentegował. No mam trochę tych gratów, słuchajcie, ale to są lata zbierania. Naprawdę. Lata zbierania. Czekajcie, bo to jest... Tu mam taką, widzicie, oryginalną skrzynkę zetorowską. Bardzo fajna, podoba mi się. O, tutaj macie kontrolkę oryginalną do Zetora 25. Tak wygląda. Kontrolka ładowania. I słuchajcie, tu wam jeszcze chciałem coś pokazać. Tu są żaróweczki różne oryginalne, takie to też trzymam, bo te nowe to jest po prostu dziadostwo, nic innego, do niczego innego się nie nadaje. Tu chciałem wam pokazać jeszcze, no tu mam takie złomy żelastwo, ale jedna rzecz jest bardzo fajna. Czekajcie. O. To jest oryginalny kluczyk palowski do Zetora 25 z lat 40. Tak on ma wyglądać. Bardzo rzadki, ich dzisiaj po prostu już jest naprawdę mało. Tu jest napis PAL. Nie wiem, czy to widać w tym kółeczku. Tu jest Made in Czechosłowakia. Tak wygląda kluczyk Zetora 25 z lat 40. Bardzo fajna, bardzo fajny gadżet przy okazji. A i tak widzicie ten bałagan, to co? Będę tam przeszkadzał. Tu nic. Tu też nic ciekawego. To jest jeszcze ciekawe pudełko. Też tu mam tych gratów. Też to damy. O, tu, żeby było łatwiej. Co tu mamy? Tu mamy, słuchajcie, wskaźniki ciśnienia oleju. Oryginalne Zetor 25. I widzicie, to jest wskaźnik ciśnienia oleju 46 i 7 roku. To jest z pozostałych modeli. Tak to wygląda, tam pokazywałem wam wcześniej. Tu są białe te tarcze i tak to ma być. Wskaźniki są nowe. Trzymam do swoich zetorów. Tego założę do 47 roku. Zobaczymy. Mam nadzieję, że wytrzyma. Choć są opinie, że on po prostu został zmieniony specjalnie z 5 atmosfer do 16, ponieważ przy starcie, jak na zimnym, on po prostu lubi się mocno wychylić i zerwać. No ale zobaczymy, może to wytrzyma. Jeśli nie, to wtedy będę zmieniał go na ten do 16. Dalej ciekawostki. Po kolei, słuchajcie. Lampa Zetor 25, 6V, 46 rok. 46, 47. Są dwa rodzaje. Tutaj widzicie z aluminiową tą nakładką, a tutaj z metalową. One są identyczne, te lampy, niczym się nie różnią. Tutaj te nakładki też tylko materiałem wykonanym. Tu jest żelazo, stal, metal. Tu jest aluminium. Tak to wyglądają te lampy 46 i 7 rok. Jeszcze raz powtarzam, żebyście pamiętali, jak ona wygląda. Dalej, tu mamy lampę ze Zetora 25 48 roku i 48, 49. Można ją zastosować do 50 roku. Tak wygląda ta lampa. Tutaj niestety nie mam tego szkiełka, ale zobaczymy, może się uda je w jakiś sposób gdzieś kupić. No i co jeszcze? Co tu mamy? Tu mamy tą lampę jeszcze raz po 50, po 49 właściwie roku, można powiedzieć śmiało, bo do 48 była inna lampa prawa, ta jest 49 już w górę, ponieważ Czesi już rozkręcili produkcję na tyle, że już mocno eksportowali. Zresztą do Polski przyjechało pierwsze aż w 47 roku 300 zetorów. Ale to, że oni już działali z tym eksportem. No co teraz jeszcze? Tu mamy lampę typową Bociana. Bociana i wszystkich innych zetorów, które wychodziły z fabryki, ale w 50 roku. Spójrzcie tutaj na ten odblask. Ona ma takie duże kółeczka te odblaskowe.
Ja tutaj powinienem mieć jeszcze o, tu mamy późniejszą lampę bocianą, to już jest bocian, to jest jeszcze ciągnik A i też pierwszy bocian, natomiast późniejsze, tu widzicie, te odblaski są już drobniutkie, to wyraźnie widać te różnice tutaj między tą lampą i tą, i ta już jest późniejsza, ta lampa była stosowana, to szkło było stosowane do końca produkcji. Puszka identyczna przy obu lampach, różnią się jedynie kloszami. To i sprawa, słuchajcie, jeszcze, aha, najważniejsza, też tutaj taką lampę mam świetną, słuchajcie, tak zwaną nowiutką, jak widzicie, tu jeszcze gumka nieprzerwana, deluxe, słuchajcie, wersja do bociana z chromem dookoła, no piękna rzecz, także naprawdę fajna, trzymam ją po prostu, bo bardzo mi się podoba. Chociaż nie wiem, czy bociana będę kupował z UI, ale to zaraz powiem, bo nie jestem po prostu, no nie mogę mieć wszystkiego, miejsca nie mam. Ale w każdym razie, gdyby coś, to lampę już taką extra deluxe mam. I słuchajcie, tu widzicie takie pajączki przy nitowaniu. Lampa jest nowa, one po prostu strzelały przy nitowaniu i jeżeli traficie z tym przeźroczystym szkiełkiem, gdzie ono będzie popękane, no niestety, przy nowych lampach to jest również. To schowamy, słuchajcie, bo żeby się ten chrom nie porysował, bo to nówka, to szkoda by było, żeby to, a tam, dobra. Tu mam jeszcze te lampy też do tych traktorów. Tu mam też lampę, ale tu ktoś już dziurkę już przebił to, natomiast lampa jest absolutnie nowa. Co jeszcze tu z ciekawostek? O, jeszcze jedna lampa 46-47. No, to z takich rzeczy, słuchajcie, no więcej tu chyba nic nie mam, pewnie byście chcieli coś jeszcze zobaczyć. O, tu mam jeszcze taką lampkę, widzicie, to jest przedwojenna. Bez tych napisów szkło jest identyczne jak przy tej, może ciemniejsze troszeczkę, ale to jest wymiar ten sam. Chcecie tu pozaglądać, no to wam coś pokażę jeszcze, ale... O, a tu jest jeszcze, słuchajcie, lampa, nie wiedziałem nawet, że ją mam, do bociana prawa. Ona już jest na gumce, szkło ma piękne, także w folii zostawiłem. Na gumce tutaj ma takie wyjście około 1,5 cm metalowe i dopiero tu jest klosz osadzony z plastiku, nie ze szkła. To jest bocian po 50 roku. Do 50 roku to są te. To jest 49,50, można powiedzieć. Może jeszcze trochę później, no powiedzmy 52, ale to jest ten przełom taki po prostu, gdzie Czesi chcieli być już bardziej nowocześni, coś nowego wprowadzić, żeby ten zetor nie był taki sam ciągle. Stąd była zmiana tej lampy. Taki dzisiaj, o, jeszcze jedna, byśmy powiedzieli facelifting. No, to takie coś. Tu mam te dwie lampy. No to tyle, myślę, że jakoś was tym filmikiem zainteresowałem, jeśli chodzi o gadżety, galanterię do Zetora 25 i do Ursusa. To jak was interesuje, słuchajcie. Innych jeszcze mam parę gratów, ale to muszę je też poszukać, bo nie bardzo wiem gdzie. Tu jeszcze wam jedną rzecz pokażę na końcu. Mam nowe świece żarowe. Jeszcze nie otwierana, widzicie. O. Też z tą porcelanką, natomiast nie wiem jak ten gwint, po prostu jeszcze tego nie przymierzałem, ale nowiutkie, oryginalne świece z epoki, nie wiem z którego roku, nie napisane. W każdym razie jest takie coś, tak to wyglądało, tu to specjalnie ciasno to siada. Trzeba to przykręcić, no. Symbole to jest firma PAL tutaj opisane, ale symbole są jakie, no niestety nie sprawdziłem. Trzeba by sprawdzić w instrukcji obsługi, a właściwie, słuchajcie, też jeszcze lepiej wziąć to, przykręcić w głowicę, zobaczyć, czy to zapasuje. Jeśli by pasowało do głowicy, no to co stoi na przeszkodzie, żeby to taką
świecę palowską oryginalną zamontować. No, to tyle, słuchajcie, z dzisiejszego, ale bałagan. Nie krzyczcie tam na mnie, proszę was, bo ja po prostu nie jestem w stanie wszystkiego ogarnąć. To tyle w każdym razie. Chciałem wam powiedzieć, jeśli chodzi o galanterię, gadżety do Zetora 25 i do Ursusa C325. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, mam trochę różnych innych jeszcze gratów, tylko muszę je poszukać. Natomiast jeśli jesteście ciekawi, jak to ma wyglądać i co to jest gdzieś tam bądź inaczej, myślę, że bardzo wiele rzeczy po prostu jestem w stanie wam pokazać, jak wyglądają w oryginale. Także po prostu pytajcie, a ja to postaram się dla was odnaleźć. Jeśli nie w jakimś pudełku, kartonie, no to na pewno przy którymś z ciągników. No to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i do następnego filmiku. Cześć!